Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jerzy Zilbering. Pracuję w Akademii Górniczo-Hutniczej. Od wielu lat zajmuję się problematyką uzależnień, badania uzależnień, mechanizmów tych uzależnień w mózgu. A dzisiejszy temat naszej prelekcji to używki w dziełach sztuki. I może rozpoczniemy od tytułowego naszego slajdu, który prezentuje nam obraz Vincenta van Gogha, znakomitego mistrza holenderskiego, który namalował tutaj czaszkę z papierosem w zębach. Artyści zamieszczali różnego rodzaju obrazy, czy produkowali różnego rodzaju dzieła, nie tylko obrazy, ale też rzeźby, które gdzieś pokazują te używki. Nie zawsze to był przedstawiany hulaszczy tryb życia. Często też przestrzegali przed zgubnymi skutkami takich nałogów i właśnie ta czaszka z papierosem wskazuje jasno, jakie mogą być konsekwencje palenia. Ars longa vita brevis. Z łaciny życie jest krótkie, ale sztuka pozostaje na zawsze. Przynajmniej u tych uzdolnionych artystów. I artyści również stosowali i stosują w dalszym ciągu różnego rodzaju substancje, które wzmacniają, a przynajmniej tak sądzą, że wzmacniają ich twórcze wizje. I tu mamy przykłady nie tylko malarzy, nie tylko rzeźbiarzy, ale też pisarzy, takich jak Charles Dickens, który w wyniku systematycznego popalania opium dostał wylewu. Ernest Hemingway, który pił dość sporo, cierpiał na depresję, no i w końcu albo popełnił samobójstwo, do końca tego nie wiemy, albo zginął w wyniku postrzału z własnej broni. Edgar Allan Poe, autor wspaniałych thrillerowych nieomal powieści, używał alkoholu do uśmierzania stresu. Marilyn Monroe, znakomita aktorka, no, zmarła w wyniku zażycia dużej ilości barbituranów, popijając to sporą dawką alkoholu. Piotr Czajkowski, kompozytor, również popijał alkohol, cierpiał na depresję. Henri Toulouse-Lautrec, o którym będziemy jeszcze wspominali nieraz, był alkoholikiem, zmarł być może w wyniku choroby alkoholowej, a być może w wyniku kolejnej choroby, którą nabył, czyli syfilisu. No i Pablo Picasso, który razem z Salvatorem Dalim i innymi kolegami popalał opium. Więc nie były to obce artystom substancje w tamtym czasie. Historia stosowania substancji psychoaktywnych jest tak stara jak historia ludzkości, bo to są naturalne źródła takie jak opium, makówki oczywiście, marihuana, haszysz. To wszystko są znane ludzkości od zarania dziejów używki. Tutaj mamy bardzo ciekawą płaskorzeźbę z czasów Majów, więc to jest początek właściwie naszej ery, a nawet jeszcze czasy przed Chrystusem, gdzie pokazana jest lewatywa halucynogenna. Tutaj na tej płaskorzeźbie widzimy leżącego człowieka, ubranego w taki strój rytualny, głowa ozdobiona pióropuszem, leży, a nad nim pochyla się zapewne czarownik, bo też szaty takie dość unikalne, też w wielkiej czapie z dużym naczyniem, które właśnie zawiera oczyszczającą lewatywę. Z jednej strony to było oczyszczenie organizmu, a z drugiej wprowadzenie w trans. Co nam o tym mówi? Mówi nam o tym taki dymek, który unosi się z ust, nad ustami tego leżącego człowieka i dwa wielkie, takie tajemniczo wyglądające ptaki z wielkimi szponami, długimi dziobami i trochę takimi bezkształtnymi skrzydłami. Grecy, Rzymianie wykorzystywali już wino
do różnych okazji, ale byli już mądrzy, stosowali chłodzenie. Wiemy doskonale, że zwłaszcza białe wina powinny być podawane na stół w postaci schłodzonej. I do tego służyły te kulery, tak zwane, czyli schładzacze, w których była albo zimna woda, albo woda zmieszana z lodem. I tu mamy taką wazę. Bardzo często można te wazy oglądać w muzeach. Wygląda na to, że to waza, może na kwiaty, a tymczasem to był kuler do schładzania wina. No i sięgnijmy do opowieści z Ewangelii, cud w Kanie Galilejskiej. Wiadomo, Jezus przemienia wodę w wino, więc też mamy ten ślad alkoholu, no bo było potrzebne w tych uroczystościach już po ślubie to wesele. Nie bardzo pamiętamy, rzecz jasna, i nie wiemy nawet, kim byli nowożeńcy. Wiemy tylko o tej przemianie wody w wino, ale artysta Paolo Veronese, znakomity Włoch, chciał w jakiś sposób, żebyśmy zapamiętali, kto przynajmniej malował ten obraz i kim byli koledzy czy przyjaciele Paola Veronese. I tutaj mamy opis na następnym slajdzie, na następnym obrazie. Tutaj jest orkiestra przygrywająca, zespół grajków. I tutaj Veronese gra na wiolonczeli, Tycjan na kontrabasie, Tintoretto na skrzypcach i w końcu Bassano na flecie. Mogą Państwo to w szczegółach sobie oglądać. Opowieści biblijne również uwzględniają czy podają nam opisy alkoholowych skutków. Tutaj mamy Michała Anioła Buonarroti, Michelangelo, który namalował pijaństwo Noego. To pijaństwo pokazuje rzeczywiście, arka już osiadła na suchym lądzie i Noe zapewne uradowany, żeby odreagować ten cały stres. W końcu to była ogromne przedsięwzięcie. Leży dość pijany w takiej pozycji półleżącej i jego trzej synowie chcą okryć ten wstydliwy widok nagiego ojca i przykrywają go tutaj szatami. Inny przykład, tym razem mamy do czynienia z dziełem Petera Paula Rubensa, Lot i jego córki. Znamy tę opowieść, Lot z córkami, z rodziną ucieka, żona Lota zamieniona w słup soli i praktycznie są sami. Uciekli, są sami i teraz co mają zrobić te córki bez mężów? Jedyna rada, skorzystać z obecności ojca. No ale ojciec oczywiście sprzeciwiałby się takiej decyzji podjętej przez córki, więc córki na tym obrazie go upijają. Znowu pozycja półleżąca, Lot pijany, a córki zapewne skorzystają, tworząc nowe, dając ludzkości nowe potomstwo. I dochodzimy do symbolu wina, symbolu płodności, symbolu wszelkich uciech. Bacchus, czyli Dionizos. I tu mamy obraz z kolei Diego Velázqueza, znakomitego malarza hiszpańskiego, który namalował Bacchusa w postaci młodego, półnagiego, nagi tors, półnagi młody mężczyzna, na głowie ma wieniec, pióropusz i w otoczeniu jego kompanii. Tu ciekawa scena, dość niezwykła, ponieważ cała kompania patrzy na widza, na nas, jak Państwo się zorientują, tak jakby to było zdjęcie, pozowanie do zdjęcia, co nie jest zwyczajem w malarstwie. Ale tutaj przed Bacchusem klęczy człowiek, zapewne będzie pasowany. Bacchus nakłada mu na głowę wieniec, zapewne został przyjęty do tej kompanii. Zapewne był tam warunek, żeby wypić określoną ilość alkoholu.
Bachus zawsze przedstawiany jest w otoczeniu wesołej kompanii. W otoczeniu, przede wszystkim w jego otoczeniu był jego kompan Silenius. Silenius przedstawiony jest tutaj na tym kolejnym obrazie Antoniego van Dycka, Holendra, jako zawsze przedstawiany jest jako starszy człowiek, nieco otyły i zawsze pijany, zawsze pod wpływem tego alkoholu. W otoczeniu tu jest podtrzymywany przez całą gromadę satyrów. Satyrowie to tacy, takie postaci z mitologii oczywiście i tutaj są z rogami, z różkami niewielkimi, tors ludzki, głowa ludzka, ale reszta kozła. Nogi kozła, niewielki ogon i kopyta. I tutaj właśnie Silenius w otoczeniu tych satyrów podtrzymywany, no bo nie jest w stanie sam iść. Orkiestra czy grajkowie tu na flecie, na fujarkach, więc wesoła zabawa. Dochodzimy do kolejnego obrazu, gdzie ten Silenius rzeczywiście jest, ale jest też Bachus. To jest obraz Tycjana, niesłychanie zagadkowy. O tym Tycjanie, o tym obrazie będziemy nieco więcej tutaj mówić, ale pozostawię Państwa w pewnej niepewności i to będzie zadanie domowe dla Państwa, odczytać to, co Tycjan namalował i jak najprawdopodobniej zakpił sobie z zamawiającego ten obraz i z oglądających go ludzi. Tutaj mamy obraz przedstawiający zatytułowany Bachus i Ariadna. Na tym obrazie on jest dość złożony, więc trochę tutaj wymaga opisu. Po lewej stronie mamy Ariadnę ubraną w takie niebieskie, ciemno-niebieskie szaty. Spotyka Bachusa, oczywiście z jego całą kompanią. Bachus unosi się w powietrzu, tak jakby z radości, miłość od pierwszego wejrzenia i to uniesienie takie, fruwanie w powietrzu to jest taka miłość, uczucie miłości. Obok niego dalej po lewej stronie cała kompania Bachusa. Tutaj są satyrowie również, ciągną jakieś fragmenty zwierząt. Pewnie będzie uczta, będą piekli na ognisku. Tam w tyle również można zauważyć Sileniusa, oczywiście pijanego, jadącego na ośle. Ale jadącego jeszcze, siedzącego tyłem do przodu. I ta scena przedstawia właściwie Ariadnę, my wiemy z mitologii, o co tutaj chodziło. Ariadna, która zakochała się w Tezeuszu. Tezeusz miał wejść do labiryntu, zabić strasznego minotaura, byka minotaura i zakochana Ariadna wręcza mu nić, tę nić Ariadny, którą rozciągnął w labiryncie i dzięki temu wyszedł na powierzchnię. No ale tam była jeszcze obietnica. Tezeusz obiecał Ariadnie, że jeżeli uda mu się ujść z życiem i wyjść z powrotem z tego labiryntu, to się z nią ożeni. A tu okazuje się, że prysły zmysły i Tezeusz wsiada na okręt i odpływa. Tam w oddali widać żagiel niewielki tego okrętu, Ariadna zostaje sama. Ale tu w dalszym ciągu coś tu nie pasuje w tym obrazie. Bo Ariadna w ogóle nie jest smutna. Nie siedzi na skale. Artysta nie pokazuje jej siedzącej na skale czy na brzegu i rozpaczającej. Tu nagle pojawia się Bachus i Ariadna tak spogląda całkiem zainteresowana w jego kierunku. Więc to tak nie bardzo pasuje do tej rozpaczy, która teoretycznie przynajmniej powinna na tym obrazie być. Skupmy się w takim razie na tym Bachusie. Unosi się w powietrzu, patrzy w kierunku Ariadny, Ariadna patrzy na niego, ale dokładnie pod nim znajduje się mały satyr. Satyr patrzący na nas i pokazujący coś palcem. To, co znajduje się też dokładnie pod nim. Czyli mamy tę linię. Tu jest Bachus, tu jest satyr, a tu jest coś jeszcze, na co wskazuje palcem. To jest kwiatek, niewielki, trochę niewyraźnie widoczny.
Ja Państwu tylko podpowiem od razu, że to jest kapar. Unoszenie się w powietrzu, zaraz obok, po prawej stronie tego małego satyra i Bachusa, jest kobieta, która wali takie talerze, robi dużo huku. Z kolei Ariadna ma ten taki gest zasłaniający ręką swoją twarz, a druga ręka zasłania jej tylną część ciała. Więcej Państwu nie powiem. To jest zagadka do rozwiązania. Czy to jest oczywiście jedyna interpretacja, tego nie możemy powiedzieć, ale przynajmniej możemy się dobrze pobawić, rozważając takie właśnie dylematy. Zmieniamy temat. Jan Steen, albo Jan Steen, w zależności od wymowy, Holender, żyjący w XVII wieku i portretował życie codzienne Holendrów. A ono było życiem codziennym. Tu było pijaństwo, tam były gospody, tam jakieś inne sceny z codziennego życia. Tu mamy wnętrze gospody. W centrum tego obrazu jest stojąca kobieta ubrana po holendersku. Długa suknia, taki kubrak, fartuszek jeszcze dodatkowo. Za nią wielka beczka, zapewne wina albo piwa otwarta. Ten obraz również nosi tytuł Rozbite jajka. Przed nią rzeczywiście leży na podłodze patelnia, są rozbite jajka. Nie ma jajek, są tylko skorupki. Więc być może zrzucali już po posiłku, porzucili te skorupki jeszcze niesprzątnięte. Ale obok niej siedzi rozweselony człowiek, dość rubaszny, i ciągnie ją, szarpie za spódnicę. Ona trzyma jego rękę, żeby powstrzymać te jego zaloty. I to jest nie kto inny, tylko we własnej osobie Jan Steen, który sam siebie sportretował. To nie jest wyjątek. Wielu artystów portretowało siebie na różnych obrazach. Podobnie było z Janem Matejką, który na hołdzie pruskim również gdzieś tam występuje w samym rogu. Dolny lewy róg tego wielkiego obrazu znajdującego się w sukiennicach. Gdyby Państwo chcieli obejrzeć w Krakowie jeden z obrazów Jana Steena, jest w kolekcji Zamku Wawelskiego w tak zwanym gabinecie holenderskim. Trudno go zauważyć, bo nie jest podpisany, ale być może Państwo trafią na niego, zwiedzając kolekcję na Wawelu. Tyle na ten temat. Tu mamy kolejnego Holendra, Gabriela Metzu. Również XVII wiek i również temat alkoholowo-piwny. Skąd wiemy, że to piwo? Za chwilę się dowiemy. Tytuł obrazu Stary pijak. Rzeczywiście mężczyzna w średnim wieku z futrzaną czapą na głowie w lewej ręce trzyma taki cynowy czy metalowy dzbanuszek. Pojemności zapewne co najmniej litra, a być może nawet półtora litra. W prawej ręce trzyma charakterystyczną holenderską fajkę. Długa taka rączka, biała fajka, mały cybuch, długa, cienka taka rączka. Opiera rękę o wielką beczkę i patrzy na nas. Wie, co to jest to picie, doskonale wie, no taki tytuł Stary pijak, więc jest doświadczony, ale zwróćmy uwagę na tę beczkę. Tam na niej coś jest namalowane. To jest jeleń czerwony. Czerwony jeleń to była nazwa browaru, który wtedy istniał w Amsterdamie, bo to Amsterdam. Obok tego browaru, drzwi w drzwi, miał swoje mieszkanie właśnie artysta Gabriel Metzu. Nad tą beczką i nad ręką, prawą ręką tego człowieka, wisi kolejny dzbanuszek, tym razem zapewne gliniany, jak można się spodziewać po tym widoku, ale tam wisi coś jeszcze. Taka ciemna deseczka z namalowanymi czy nakreślonymi kreskami.
To był zwyczaj, zresztą u nas w kraju też taki zwyczaj bywał w pubach, chyba jeszcze całkiem do niedawna, że kelner podający piwo zakreślał na tabliczce czy na karteczce liczbę tych kufli. A potem, kiedy przychodziło do płacenia, podsumowywał te kreseczki i wiadomo było, ile się płaci. I właśnie ta deseczka o tym świadczy. I przechodzimy do znakomitego artysty włoskiego. Michelangelo Caravaggio de Merisi. Fantastyczny, fenomenalny artysta, ciągle uciekający, ciągle w drodze. Dlaczego? Zabił w Rzymie człowieka i ciążył na nim praktycznie wyrok, czy groził mu wyrok śmierci. Musiał uciekać, nigdy nie miał swojej dużej, stałej pracowni. Miał tylko tyle, ile zdołał zabrać ze sobą. Był mistrzem tak zwanego światłocienia, chiaroscuro, który potem naśladowali inni artyści i z miernym skutkiem. On był właściwie jedyny w swoim rodzaju. Był genialny, jeżeli chodzi o ten światłocień, był geniuszem, jeżeli chodziło o perspektywę. Te osoby, które malował, nieomal wychodziły z obrazu. To były trójwymiarowe, czy są, bo można te obrazy oglądać, nieomal trójwymiarowe dzieła. Zauważył to Kościół. To był okres reformacji, to był okres kontrreformacji. Ludzie odchodzili od Kościoła i Kościół chciał z powrotem przyciągnąć wiernych. I tutaj pomocą służył również Caravaggio, który właściwie tymi obrazami przywracał ten spektakl w obrzędach liturgicznych. I jego obrazy są znakomite. Można obejrzeć w internecie głównie. Państwo już nie będą mieli okazji. Była wspaniała w ubiegłym roku wspaniała wystawa Caravaggio i Bernini w Rijksmuseum w Amsterdamie. No ale już jej nie ma. Natomiast Caravaggio oczywiście miał problemy z alkoholem. Prowadził również hulaszczy tryb życia, bił się ciągle, zabił człowieka. To już była poważna sprawa. I tu właściwie widzimy jego autoportret. Właściwie jego alter ego, bo on tak nie wyglądał. Obraz zatytułowany jest Bacchus. Przedstawia człowieka w pozycji półleżącej, odsłonięty tors z prawym ramieniem, na głowie czapka, wieniec, kwiaty, w lewej ręce duży kielich na długiej nóżce. Przed nim patera z owocami i obok niego również na stole karafka z winem. W tym kielichu jest również wino. Trudno to dostrzec, ale Caravaggio był takim mistrzem, że nawet jak trzymamy jakiś płyn w naczyniu, to zawsze tam tworzą się takie kręgi. Nawet jak wrzucimy kamyk do wody, to te kręgi się rozchodzą i te kręgi tam są namalowane. Bardzo ciekawy obraz takiego człowieka, właściwie męska postać, bo te mięśnie ręki są, czy ramienia są dość wyraźne, natomiast twarz bardzo łagodna, wpadająca w takie rysy kobiece. Postać chora nieco, bo tak Caravaggio się czuł i rzeczywiście chorował. Postać bardzo smutno patrząca, z nieco opuszczonymi oczami, ale w naszym również kierunku. Ten obraz jest właściwie taką alegorią jego być może życia. I wracamy do Holandii. Frans Hals, żyjący czy tworzący w Harlemie, niedaleko Amsterdamu, żył w czasach Rembrandta i był jemu równy, jeżeli chodzi o talent artystyczny. Malował znakomicie. W tamtych czasach za obraz Rembrandta można było kupić dom, więc to były majątki olbrzymie. No ale podobnie jak Rembrandt, podupadł z biegiem lat i na zdrowiu, i ekonomicznie, Rembrandt zmarł w biedzie, tak Franz Hals przehulał, przepił
i przegrał w karty swój cały majątek. Na następnym obrazie zobaczymy pod koniec jego życia. Wiedział, że już nie ma pieniędzy, nie będzie długo żył. Chciał jeszcze przeżyć ostatnie swoje dni. Namalował obraz regentki przytułku dla starych ludzi. Namalował ten obraz i zaniósł do tego przytułku, chcąc go wręczyć regentkom w nadziei na uzyskanie jakichś pieniędzy. I ten obraz przedstawia raz, dwa, trzy, cztery, pięć bardzo poważnych pań w starszym już wieku. Tak zarządzano wtedy przytułkami. I te panie, niektóre patrzą na widza, niektóre patrzą gdzieś trochę w bok. Ale zwróćmy uwagę na przekaz, który artysta zamieścił tutaj, żeby jednak pokazać swoje dylematy. Popatrzmy na panią, która siedzi po lewej stronie. Siedzi i jedna z jej rąk, ta prawa ręka, pokazywana jest w ten sposób. Skrajna pani po prawej stronie, patrząca na nas, ma rękę w ten sposób. To jest ewidentna sugestia. Dadzą pieniądze, czy nie dadzą pieniędzy? Dały pieniądze. Dały mu również dwie fury nawozu na opał. No i przeżył jeszcze 2 lata i niestety zmarł. Adrien Brouwer, znowu Holender, gorzki łyk. Mamy tutaj mężczyznę w takiej czapce robotnika. Dość długie włosy, w ręku trzyma buteleczkę i okropnie ma wykrzywioną twarz. Tytuł jest jednoznaczny. Gorzki łyk. Być może wypił skwaśniałe wino, a być może był to rzeczywiście rodzaj gorzkiego trunku. Wiemy, że Skandynawowie, przede wszystkim Szwedzi, mają taki mocny trunek, 40%, który nazywa się gorzkie krople. Beskadroppar. I to rzeczywiście jest okropnie gorzkie. Więc być może nie było już nic do picia i musiał zadowolić się właśnie takim trunkiem, wykrzywiając się tutaj okrutnie. No ale cóż zrobić, jeżeli człowiek musi się napić. I kolejny wielki Jan Vermeer, który również operował znakomicie światłocieniem, ale w zupełnie inny sposób niż to robił Caravaggio. Tutaj jest scena bardzo tajemnicza. My do końca nie wiemy, co przedstawia ten obraz. Mamy właściwie dwie postaci. Kobietę znowu w tradycyjnym stroju, w czepku białym, długa suknia, pijąca wino. I stojący koło niej mężczyzna, opierający się o stół, na stole dzbanek z winem i on jej to wino chyba dolewa. Mężczyzna ubrany jest tak, jakby albo przyszedł, bo ma jeszcze kapelusz, ma taką opończę zarzuconą na siebie, albo zaraz wychodzi. Na krześle obok stołu leży jeszcze gitara. Okno to jest jedyne źródło światła, okno jest uchylone. Pada to światło głównie na ścianę boczną i na tę kobietę. Nie wiadomo dokładnie, co przedstawia ta scena. Czy to jest jakieś pożegnanie, czy to jest przywitanie. Nie bardzo wygląda na przywitanie, bo scena jest raczej taka smutna, a przynajmniej nie jest radosna. No ale kobieta pije i to tylko ona pije, co jest niezwykłą rzeczą na takich obrazach. Dochodzimy do bohemy francuskiej. Bohema francuska, a potem większość Europy pijała absynt. Absynt
czyli zieloną wróżkę. Picie absyntu to jest pewna tradycja, to jest też pewna formuła, jak się to pije. Absyntu nie pije się po prostu w kieliszku. Tutaj jest pokazane zdjęcie, to jest kieliszek, ale to jest również kostka cukru, przez którą ten absynt się przelewa. Absynt jest silnym alkoholem, zawiera wysoki procent tego alkoholu, więc się pali. I rzeczywiście potem ten alkohol przepuszcza się przez tę kostkę, spaloną już kostkę, przez ten karmel, dla poprawienia czy stworzenia odpowiedniego smaku. Absynt to nie był tylko wysokoprocentowy alkohol. On zawierał również w tamtych czasach tujon, związek organiczny pochodzenia naturalnego z krzewów, który był dodawany do tego trunku i wywoływał różnego rodzaju wizje, halucynacje. W połączeniu z wysokoprocentowym alkoholem świetna używka dla artystów, rzecz jasna. Cała bohema francuska popijała na Montmartre tenże absynt, a potem absynt rozprzestrzenił się w różnych krajach. I tu mamy dwa przykłady, właściwie ostrzeżenia i również pokazujących wizję, halucynacje po wypiciu pewnej dawki absyntu. Tutaj mamy Edwarda Maneta, który namalował pijącego absynt. Widzimy tu człowieka, który pali fajeczkę i wypuszcza z tej fajki, czy z ust, wypuszcza taki dym o bardzo ciekawym kształcie, tak jakby to miały być jakieś jego wizje. Czy to wizje tylko tego człowieka, czy to są wizje malarza, tego oczywiście nie wiemy, ale malarz zapewne wiedział doskonale, w czym rzecz. I kolejny obraz, który tutaj widzimy, to jest obraz również pijący absynt, zatytułowany Pijący absynt, Wiktora Oliwy, czeskiego malarza. I tu już wyraźnie widać, dlaczego ten tytułowy absynt nazywa się zieloną wróżką również. Siedzi przy stole mężczyzna, tu są rozłożone jakieś papiery, jakaś najprawdopodobniej gazeta. Pił zapewne absynt i cóż widzi przed oczyma? Kształt, zarysowany kształt kobiety, zupełnie przeźroczystej, duch, zjawa zielonego koloru. I on patrzy na tę zjawę, nieco przerażony tymi efektami. Co z tego może wyniknąć? Być może wyniknie zmniejszenie ilości drinków. I Toulouse-Lautrec, znakomity francuski artysta, który cierpiał na chorobę alkoholową. Niestety złapał od jednej ze swoich przyjaciółek i modelek, złapał również chorobę, zakaził się chorobą weneryczną, syfilisem. Trudno powiedzieć, z jakiej przyczyny zmarł, czy z jednej choroby, z powodu jednej choroby, czy drugiej. Był człowiekiem trochę nieszczęśliwym, nie mógł sobie poradzić ze swoją ułomnością. Był dzieckiem niezwykle bogatych baronów, skoligaconych z rodziną królewską, ale nie bardzo chciał słuchać tej rodziny i postanowił zostać malarzem. No, bycie malarzem w takiej rodzinie bogatej, przebogatej, to była w ogóle obraza majestatu, więc praktycznie rodzina się go wyrzekła, w szczególności ojciec. Matka starała się mu pomóc, ale ojciec praktycznie nie chciał go widzieć. A ta wada genetyczna najprawdopodobniej wzięła się stąd, że to była rodzina, która była równie skąpa jak Habsburgowie i żenili się między sobą. I stąd te problemy potem genetyczne, ale to zupełnie inna historia. Tutaj mamy zdjęcie właśnie artysty razem ze swoim przyjacielem Metive, który był znakomitym rysownikiem i grafikiem. Toulouse-Lautrec pił właściwie wszystko,
co było do picia, malował zresztą takie sceny zawierające czy przedstawiające pijących alkohol. I tutaj pokazany jest jego, to jest jedno z pierwszych zdjęć w ogóle Lautreca, wtedy w ogóle fotografia się pokazała na świecie. Specjałem artysty to było tak zwane trzęsienie ziemi. To był trunek będący mieszaniną absyntu z dodatkiem koniaku. I tutaj widać już oparty z papierosem w ustach, oparty o stół, zapewne głęboko pod wpływem, i ten Métivé, który popija sobie w cylindrze, siedzi z podparty laseczką, siedzi sobie i popija wino z kieliszka. Dla informacji jeszcze, Métivé, tak jak wspomniałem, był znakomitym rysownikiem i grafikiem i konkurował nawet z Toulouse-Lautrecem w takim konkursie na plakat o sztuce o Napoleonie. I Métivé wygrał z Toulouse-Lautrecem. Taka była ta historia, ale przyjaźnili się do końca. Absynt, jak wspomniałem, to nie było takie byle jakie picie z kieliszka. To była pewna kultura picia i tej kultury picia uczyli tak zwani profesorowie absyntu. I tu mamy taką trójkę. To jest zdjęcie profesorowie absyntu, które ukazało się w gazecie Harper's Monthly pod koniec XIX wieku. Siedzą sobie trzej tacy jowialni panowie, byli wojskowi. Przed nimi te szklanki, charakterystyczne szklanki, kieliszki, duże kieliszki do picia absyntu. I oni propagowali tę kulturę picia, uczyli ludzi, jak pić ten absynt. I to zostało tutaj uwiecznione. Ale tak jak tytułowy slajd, który Państwu pokazałem, Vincenta van Gogha, ten kościotrup, czaszka, która paląca papierosa i wskazująca wyraźnie na opłakane skutki tego uzależnienia, tak tutaj mamy trochę mniej znanego holenderskiego malarza, który namalował obraz symboliczny, zatytułował go Symboliczna martwa natura, dzban, kielich, flakon i uzda. Czyli właściwie atrybuty picia. Kielich, z którego się pije, dzban i flakon, również ten flakon ceramiczny, dzban metalowy, tu piwo, tu być może wino, ale uzda. I komentarz do tego, który również znajduje się na kartce zwisającej z tego stołu, na którym to wszystko stoi, co jest ponad miarę, ginie w niezmierzonym złu. Przestroga, żeby nie nadużywać, bo może się to źle skończyć. Więc nie tylko apoteoza picia czy stosowania różnych używek, ale również pewne przestrogi również w tych przesłaniach artystów się znajdowały. I kolejny Włoch, Giuseppe Marastoni, pijany mnich. No, ta kultura ważenia piwa czy produkcji wina to przecież była specjalność klasztorów. Do dzisiaj piwo trapistów belgijskich jest znane na całym świecie. Stamtąd to wszystko wyszło. No i tutaj widzimy piwnicę z beczkami, leży pijany mnich, który zapewne zajmuje się, czy zajmował się tym winem, za dużo zapewne spróbował. I nad nim stojący z bardzo złą miną przeor, który patrzy, co z tym fantem począć. Zapewne będzie jakaś kara. Wykładamy w pomieszczeniach Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc warto przynajmniej wspomnieć o studentach. Tutaj jest Arie de Voix w Leidzie tworzący, więc to również Holender, XVII wiek. Niechlujny student. Przetłumaczyłem to z niemieckiego, bo taki był tytuł w oryginale. Trudno powiedzieć, czy tu chodzi o niechlujnego, czy o po prostu mało uważnego studenta, który
siedzi, głowę ma skierowaną gdzieś tam w sufit, w niebo. W jednej ręce trzyma duży, duży kieliszek czy kielich wina. W drugiej ręce wskazuje palcem na książkę, z której ma się uczyć zapewne do jakiegoś kolokwium czy egzaminu. A jeszcze w rękach ta typowa, charakterystyczna dla Holendrów fajeczka. Długa rączka, mały cybuch i biały kolor. I zamiast się uczyć, no to sobie gdzieś tam patrzy w sufit i popija. Nie sposób pominąć rodzimych pionierów tak zwanej wielolekowości. Witkacy, znakomity pisarz, pisał również nie tylko książki, ale pisał sztuki teatralne. Szewcy przecież to jego znakomita sztuka, ale też malował. Stworzył całą właściwie firmę produkującą obrazy, umieszczał je w różnych, klasyfikował je w różnych kategoriach, te dla ludzi zamawiających, te dla przyjaciół, jeszcze inne dla kogoś, ale próbował właściwie wszystkich używek, które były dostępne w jego czasach. Tutaj jest jeden z portretów, który namalował, portret Haliny Bylczyńskiej. Nie będziemy o niej wiele tutaj mówić, bo nie o to chodzi. Natomiast proszę zwrócić uwagę na sygnaturę w lewym dolnym rogu tego obrazu. Tam jest data, ale tam jest też określenie, czy cały napis w nawiasie Pejotl plus C. Pejotl, wiadomo, ekstrakt z kaktusa południowoamerykańskiego o właściwościach halucynogennych, psychogennych. C u Witkacego to był symbol alkoholu. Kontynuujmy ten wątek. Jeżeli Państwo kiedyś trafią do willi Atma, oddziału Muzeum Narodowego w Zakopanem, przy ulicy Kasprusie, to tam również są dwa obrazy namalowane przez Witkacego, przedstawiające Karola Szymanowskiego. Willa Atma to był dom Karola Szymanowskiego. I znowu tu mamy sygnaturę, którą zaraz zobaczymy w powiększeniu. A no właśnie, NP. Nie pali, plus pywko, czyli po piwie. I on malował. To, co malował, to również sygnował, po czym malował, pod wpływem czego był. Fachowcem był i znawcą znakomitym, bo napisał całą książkę zatytułowaną Narkotyki. Można ją jeszcze dostać. I tutaj mamy wymienioną całą listę. Nikotyna, alkohol, kokaina, morfina, a nawet eter do odurzania się, czyli współcześnie powiedzielibyśmy inhalanty. I dodatek do tego jego powieść Niemyte dusze. Salvador Dali. Ja już wspominałem o nim w kontekście również Picassa. To byli koledzy, znali się, popalali sobie opium. I tutaj jest jego wypowiedź. Nie biorę narkotyków, jestem narkotykiem. Był prekursorem właściwie nowego stylu w sztuce. Jest taka anegdota, która opisuje jego pracę w studiu. Mianowicie siadał przed niezamalowanym płótnem, wprowadzał się w trans za pomocą różnych substancji i w ustach trzymał łyżeczkę. W momencie, kiedy wchodził w ten trans, no wiadomo, przysypiał troszkę i ta łyżeczka wypadała mu z ust, robiąc hałas. On w tym momencie budził się i mógł przenieść na płótno te swoje wizje. Taka jest anegdota, czy to do końca prawda, tego na pewno nie wiemy. Ale to, że brał, to jasne. I tu mamy pierwszy coming out. Cofamy się trochę do XIX wieku. To właściwie pionier coming out narkotykowego w tym przypadku. Napisał powieść zatytułowaną Wyznania angielskiego palacza opium. W 1821 roku. I tu jest cytat. Dla zwykłego człowieka opium jest tylko środkiem przeciwbólowym,
ale dla takich ludzi jak ja, artystów, zabiera mnie w miejsca, o których nawet nie możesz marzyć ani sobie wyobrazić. Więc tu warto o tym pamiętać, ale o tym oczywiście on też wiedział, o wszystkich problemach związanych z tym. Byli też inni, którzy próbowali naśladować Witkacego, tacy jak na przykład Brytyjczyk Brian Louis Sanders. Od 1969 roku, a więc całkiem współcześnie, realizował projekt, że będzie malował swój autoportret po spożyciu czegoś, czy po zażyciu czegoś. I w końcu w 2001 roku rozpoczął ten eksperyment pod wpływem. Tak go zatytułował. I tu namalował swój autoportret Brian Louis Sanders i haszysz. Pod wpływem haszyszu. Mamy tło, mamy portret, właściwie głowa. Taki klasyczny portret. Głowa, nieco wyłysiałe czoło. W okularach takich dość prostokątnych, właściwie kanciastych. Zarost, krótka bródka, krótki wąsik, bardzo odstające uszy, generalnie kolorowe. Za nim tło również kolorowe, takie żółto, fioletowo, zielone, więc takie miał po tym haszyszu wizję. W kolejnych dniach mamy kolejny jego autoportret, również jego głowa już nieco inaczej wygląda. To wyłysiałe takie gładkie czoło, odstające uszy, już okulary inne, wielkie oczy z szeroko rozszerzonymi źrenicami. Wdychając gaz z zapalniczki. To jest typowe postępowanie tych właśnie ludzi, którzy używają inhalantów. Torebka, w której jest ten inhalant, bo on szybko paruje, więc umieszcza się go w torebce i wtedy można wdychać bez, nazwijmy to, straty cennego środka lotnego. Oczywiście organiczne środki, substancje lotne. No i tu jest cała lista tych substancji, które zażywał i malował. Heroina, Adderall. Adderall to jest pochodna amfetaminy. Legalny lek, przede wszystkim w ADHD. Metamfetamina, dimetylotryptamina, haszysz, absynt, LSD, Vicodin. Jeżeli ktoś oglądał Doktora House'a, znany serial, to właśnie środek przeciwbólowy, opiatopodobny, bardzo silnie działający, od którego Doktor House był uzależniony. Opium, alkohol, a nawet tlenek węgla. Skończyło się to niedobrze dla niego, ponieważ wylądował w końcu w szpitalu z powodu tych wszystkich skutków i ciężkich objawów. Mark Rothko, całkiem współczesny artysta, który był alkoholikiem, zażywał antydepresanty, palił nałogowo, generalnie prowadził niezdrowy tryb życia, był bardzo nerwowy, był wychudzony, więc zapewne brał też jakieś pochodne amfetaminy, które są takim skutecznym środkiem odchudzającym, no ale niestety silnie uzależniającym. I popełnił samobójstwo, przedawkowując antydepresanty i straciliśmy znakomitego artystę. A jego obrazy są w tej chwili o wiele warte. Bardzo takie ciekawe, dlatego tych współczesnych, bardzo drogich artystów stosunkowo łatwo fałszować. To zupełnie inna już historia i temat na inne opowiadanie, ale trudniej sfałszować Rembrandta, czy Vermeera, czy nawet Jana Steena, a łatwiej takie dość proste w swojej konstrukcji dzieła. I tu widzimy, za ile te dzieła sprzedawano. 33 miliony dolarów, 50 milionów dolarów, a to są wszystko takie kolorowe prostokąty. Czy w końcu najbardziej złożony, bo z trzech kolorów, żółty, biały i fioletowy, zatytułowany Biały Środek
żółty, różowy, lawendowy. Prawie 73 miliony dolarów. Zanim Rothko zaczął swoją przygodę z takimi eksperymentami, malował całkiem przyzwoicie. Tak bym to określił, a przynajmniej staroświecko. I tutaj mamy jeden z jego znacznie wcześniejszych obrazów z 1937 roku, zatytułowany Metro. I tu nie ma tych prostokątów kolorowych, nie ma jakichś po prostu plam kolorowych, tylko są postaci w tym metrze, gdzieś schowane niekiedy za filarami, ktoś tam czyta gazetę. To nie znaczy oczywiście, że to jest lepsze od tego, co tworzył potem. Jest po prostu inne. No i Jackson Pollock, również współczesny, którego fałszowano również na potęgę. Był notorycznym alkoholikiem i pod wpływem alkoholu siadł za kółkiem. Zginął w wypadku i zginęła jego partnerka, która również jechała razem z nim. Ale jak popatrzymy na te jego obrazy i na jego technikę, rzeczywiście łatwiej podrobić taki obraz, nawet przez współczesnych fałszerzy, niż podrobić obraz Rembrandta. No i również współczesny Damian Hirst, urodzony w 1965 roku, żyje. Anglik, który znowu pod wpływem na przykład LSD, opium czy Valium, środka antydepresantu przeciwlękowego, malował takie właściwie obrazy kropkowane. Nazywał to punktowym malowaniem i sam o sobie mówił, że zmienił się w taki bełkocący wrak człowieka. Co wcale nie przeszkodziło mu zostać najbogatszym artystą w Anglii. Jego majątek wyceniony jest w 2002 lata temu, wyceniony został na 384 miliony dolarów, więc jak na artystę to całkiem nieźle. To jest jeden z jego obrazów, on jest bardzo kontrowersyjny, ale o tym tutaj nie będziemy wspominać, bo to nie jest temat, ale coś jest na rzeczy, on cały czas porusza tę tematykę uzależnień i tutaj jest fragment jego obrazu farmaceutyki. Na półkach, zapewne szklanych, leżą kapsułki, różnokolorowe kapsułki, leżą również drażetki, tabletki, wygląda to jak zdjęcie. A w rzeczywistości jest namalowanym obrazem. Bardzo dobra perspektywa, ale nawiązująca oczywiście do jego, nazwijmy to, tematyki zainteresowań. I zmieniamy ten temat. Hazard, o czym będzie mowa zapewne w kolejnym wykładzie, który tutaj będzie prezentowany już przez innych specjalistów. Coolidge, Brytyjczyk, który tworzył karykatury ludzkie, malując obrazy zwierzęce, czyli zwierzęta w roli ludzi. I tutaj mamy tytuł obrazu Siedzą psy przy stole karcianym. Obraz zatytułowany jest Przyjaciel w potrzebie z 1903 roku. I tutaj na pierwszym planie widać, jak tutaj jeden z tych psów podaje drugiemu łapą, oczywiście, asa, zapewne chyba treflowego, o ile dobrze tutaj widzę. No, przyjaciel w potrzebie, trzeba mu tę kartę, dzięki której przynajmniej nie przegra, a być może wygra, podsunąć. I wracamy do Caravaggia, który również malował życie, samo życie i również to te ciemne strony życia. Tutaj namalował obraz zatytułowany Karciani oszuści w 1594 roku. Widać młodego chłopca, bogatego, bo bardzo dobrze ubranego, który jest nieświadomy tego, co się wokół niego dzieje. Za jego plecami stoi człowiek, widać, że ma złe intencje i jeszcze ręką pokazuje, daje znaki swojemu partnerowi, co on w tych kartach ma, bo on mu zagląda przez ramię w karty. A tutaj jest drugi gracz, który oczywiście te sygnały doskonale rozumie
i też trzyma za plecami w ręku dodatkową kartę, którą być może wyłoży, żeby ograć i oskubać z pieniędzy, z majątku tego młodego, nieświadomego człowieka. Inny obraz, Simo Gomeza, grający w kości. To również rodzaj hazardu i rodzaj uzależnienia, forma uzależnienia. Widać tutaj kilku mężczyzn przy stoliku. Kości już zostały rzucone. Jeden z tych mężczyzn siedzi podparty, z rozpaczą na twarzy. Zapewne przegrał wszystko, a jego przeciwnicy czy partnerzy w grze patrzą znacząco, pokazując na ten wynik, który wyrzucił w kości, i znacząco pokazują, że przegrał i teraz oczekują wypłaty. W końcu Austria. Otto Dix. Ten obraz mogą Państwo zobaczyć w Centrum Pompidou w Paryżu. Idzie artysta ulicą, naprzeciwko niego idzie znana dziennikarka. On ją widzi po raz pierwszy, podbiega do niej i tu jest dialog. Muszę panią namalować. Po prostu muszę. Jest pani uosobieniem całej epoki. A ona mu na to odpowiada. Chce pan namalować moje oczy krótkowidza, wielkie uszy, długi nos, wielkie ręce, krótkie nogi i wielkie stopy. Wszystko to, co odstrasza ludzi. Przekonał ją do tego obrazu. Ona mu tu pozuje w jakiejś kawiarni. Rzeczywiście twarz podłużna, wielkie odstające uszy, długi nos, wielkie okulary, wyraziste usta, długie palce, między palcami papieros, a na stole drink ze słomką, no i papierośnica. Bardzo niestarannie ubrana, bo tu widać, że pończocha jej się osuwa w takiej dość nieforemnej sukni, ale Otto Dix ją chciał namalować. Artyści oczywiście nie malują wyłącznie portretów idealnych ludzi, bo nie miałoby to większego sensu. Przeszliśmy niepostrzeżenie od alkoholu, bo to było powiązanie. Dix powiązał, tam był kieliszek z drinkiem, był papieros, więc przechodzimy do papierosów i znowu spotykamy się z Janem Steenem. To jest fragment większego obrazu, który przetłumaczyłem dość dowolnie, czym skorupka za młodu nasiąknie. To jest świętowanie nowonarodzonego dziecka. Nie ma tego tutaj pokazanego, tam jest ojciec, być może, czy karykatura ojca, nieważne. Ważne jest to, co się dzieje tutaj na tym wybranym przeze mnie fragmencie. Ojciec uczy swoje dziecko palenia fajki, bo przecież taki był zwyczaj. Każdy musiał dobrze urodzony, musiał sobie popalać tę fajeczkę. No i znowu typowa holenderska fajka, koloru białego, krótki cybuch, długa ta rączka. Wszyscy się śmieją, wszyscy są zadowoleni i synuś będzie potem palił, bo z uzależnieniami jest tak, że to najczęściej choroba młodości. Im wcześniej się zaczyna, tym większe prawdopodobieństwo, że się człowiek w późniejszym życiu uzależni. Pozostańmy przy tych papierosach, ale też przy alkoholu. To już jest zdjęcie. Frances Benjamin Johnston, amerykańska fotografka, performerka. Zdjęcie zatytułowane Autoportret kobiety wyzwolonej. I rzeczywiście to była kobieta wyzwolona. Na zdjęciu cóż widzimy? Palącą, ma między palcami papierosa, a w drugiej ręce kufelek, najprawdopodobniej z piwem. Suknia jest podniesiona, także widać jej ubraną w pończochę nogę aż do kolana, więc ona tu za bardzo się nie eksponuje. Niemniej jednak takie zdjęcie kobiety wystawione na publiczny widok, paląca, do tego pijąca i jeszcze z podkasaną suknią, no to było już dość takie obrazoburcze jak na tamte czasy. Ale oczywiście portret kobiety wyzwolonej, więc wyraźnie podkreśla jej charakter i jej decyzję.
I kolejna kobieta wyzwolona, performerka również, Sara Lucas, Brytyjka, z papierosem, trochę zmiętym tym papierosem, czy złamanym. To jest taki półportret. Zwalczanie ognia ogniem z 1996 roku wisi nie gdzie indziej, tylko w niezwykle sławnej Tate Gallery w Londynie. Więc to jest nie byle jakie osiągnięcie dla artystki. I znowu zmieniamy temat. Wprawdzie pozostajemy przy paleniu, ale tym razem już nie tytoniu, a opium. To jest artysta Pasquale Liotta Cristaldi. Artysta sycylijski, pracujący w Katanii w XIX wieku. Przepiękny. Jego obrazy można oglądać w Katanii, w Muzeum Zamkowym. I tutaj mamy obraz mężczyzny zatytułowany Efekt działania haszyszu. Mężczyzna leży w takiej białej burce właściwie z okrytą głową również burnusem. Leży, trzyma się tak trochę za wątrobę, jest uśmiechnięty w półśnie i tak właśnie sobie przysypia i ma jakieś wizje, o czymś sobie w tych wizjach marzy. A kończymy rzeźbą. Rzeźbą Alessandro Algardiego, która również była prezentowana na tej wystawie Caravaggio Bernini w Rijksmuseum w Amsterdamie i tam to zdjęcie zrobiłem. To była rzeźba. Rzeźba jest ciemna. Rzeźba jest bardzo ciemna. Śpiący cherubinek leżący na plecach, jedna ręka podłożona pod głowę, ale w jego otoczeniu obraz nazywa się Sen Il Sonno z 1636 roku. Ten sen, rzeźba umieszczona w dość ciemnym pomieszczeniu i wokół tej postaci mamy makówki, więc to nie jest taki sobie sen. I tu znowu koło jego głowy, tu mamy szczegół, śpiący ten cherubinek i znowu po prawej stronie oparta właściwie ta głowa o makówkę. I to koniec naszej wędrówki. Oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, bo tych przykładów w sztuce jest całe mnóstwo, no ale kiedyś trzeba skończyć. Być może będziemy jeszcze wracać do tej tematyki. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że Państwo nie usnęli, tak jak ten ostatni tutaj cherubinek. Dziękuję i do zobaczenia być może kolejnym razem.